Dzień dobry, kochani. Sprzed lustra w moim przedpokoju, a to dlatego, że jest bardzo wczesna godzina rano. Ciemno, zimno, wietrznie. Czyli mamy ten okres w roku, kiedy tego światła jest zdecydowanie mniej. A ja za moment uciekam z domu. Wychodzę, jadę do mojej doktor Pander na kontrolę. Musimy też porozmawiać nad planem kolejnych filmików dla Was. Więc czeka mnie przebicie się przez praktycznie całą Warszawę na Wilanów. I w związku z tym w samochodzie dobra muza to jest podstawa. Dwa, dobre samopoczucie z rana, mimo tej pogody, to też jest bardzo ważna sprawa. No i nastawienie na cały dzień. Śniadanko, kawa. Jest dobrze. Pokażę Wam jeszcze tak szybko, co mam dzisiaj na sobie. Czarną bluzę Guess, apaszkę z Zary, kurtkę z Zary, dżinsy z Zary, czyli cały taki, powiedzmy, look z Zary i jedna z moich ulubionych takich jesienno-zimowych trampek Love Moschino. Torebka już tutaj naszykowana. No i tak jak wspomniałam, dzisiaj mam taki dosyć intensywny dzień, bo właśnie wybieram się za chwilę na Wilanów. Później stamtąd będę musiała przebić się na drugą część Warszawy, drugi koniec Warszawy, do Urzędu i Wydziału Komunikacji. Później mam spotkanie, wracam na szybko do domu i czeka mnie wieczorem kolejne fajne spotkanie, już takie świąteczne z pewną marką, więc zabiorę Was ze sobą. A żeby nie przedłużać, życzę Wam miłego oglądania. I uciekam załatwiać wszystkie moje dzisiejsze sprawy. Paweł, wróciłeś dopiero z Finlandii. Z Helsinek, dokładnie. No jak było? Jak wrażenia? Powiedz mi, jak kobiety? Było cudownie, ja uwielbiam Helsinki i myślę, że mogliśmy powiedzieć, że kocham Finlandię. Kobiety są przecudowne, przesympatyczne, w ogóle wszyscy ludzie są niesamowicie uprzejmi. Ja myślę, że to klimat ma bardzo duży wpływ na to, że oni są tacy pozytywnie nastawieni do życia, są szalenie inteligentni, ale przede wszystkim jak się na nich patrzy, są w zupełnie innym stylu. Widać, że oni jakby nie mają tych zmartwień, tych trosk, które mamy my, co też odbija się na wyglądzie zewnętrznym, stricte na skórze, bo kobiety cery mają perfekcyjnie zadbane, nawilżone, gładkie, takie miękkie w dotyku. Za każdym razem, kiedy nakładamy panią pielęgnację, to one generalnie znają się na rzeczy. One wiedzą, że trzeba używać lotionów, trzeba używać wcześniej odpowiedniej wody makijażu, oczyszczania, dopiero potem te cera i tak dalej. Absolutnie doskonale mają świadomość na najwyższym stopniu. Czyli mówisz, że tak, jak najbardziej tak. A w makijażu są takie bardziej ograniczone, na zasadzie im mniej, tym lepiej? Dokładnie. Czy więcej? Im mniej, tym lepiej. One bardzo lubią makijaż subtelny, delikatny. Też jest pewien podział, bo to młodsze pokolenie, takie digitalowe, ono rzeczywiście jednak ten mocny makijaż, taki instagramowy, i to widać. Natomiast kobiety, które już jakby przekraczają pewien wiek, powiedzmy 20 lat, one już zaczynają jakby rozumieć to, że ten makijaż wcale nie jest ważny, że chodzi tylko o dodatki, o podkreślenie delikatne, czyli perfekcyjną skórę, ale nie od razu coś mega intensywnego i na całej twarzy nałożonego. W niektórych elementach, tam gdzie wymaga po prostu tego sytuacja, na przykład wydanie kolorytu, zakrycie jakiejś niedoskonałości, gdzie tych de facto niedoskonałości nie mają. Jedyna niedoskonałość to być może tylko naczynka, bo rzeczywiście ze względu na klimat, który jest dość charakterystyczny zimą, jesienią, no to jednak te naczynka pękają, ale też mają świadomość, że muszą bardzo silnie chronić pielęgnację. No super, bardzo Ci dziękuję za ten króciutki wywiad. A jeszcze bardzo fajna rzecz. No. Każda pani, która u mnie siedziała, akurat tak się złożyło, miała przepiękne policzki. Jak już nakładaliśmy, to wyglądały jak takie pani Mikołajki. A jak się zapytałem, skąd ona jest, to mówiła, że z Laponii. I tak się powiedziała, że to jest charakterystyczny element urodowy kobiet z Laponii, że mają takie policzki właśnie. Stąd pani Mikołajowa zawsze ma podkreślone te policzki. Świetnie, super, super ciekawostka, dobrze wiedzieć. I zapraszam do Finlandii, słuchajcie, polecam blueberry juice, sok z jagód, jest po prostu obłędny. Kupiłem niestety mały, ale na lotnisku, bo w Polsce nigdzie go nie mogę znaleźć.
No dobra, a przyznaj się, ile tam rzeczy przywiozłeś sobie z tej Finlandii? Generalnie tradycyjnie muminkowe suweniry. Inaczej się nie da. Inaczej się nie da, absolutnie. Słuchajcie, ja wam pokażę, co też dostałam od Pawła. Taką małą, małą zapowiedź prezentu, który pokażę wam dopiero w grudniu. Musiałam to kupić, Anicie, naprawdę, musiałam. Zobaczcie, ta torba już robi wszystko. Tak naprawdę nie trzeba zaglądać do środka, ale... Słuchaj, mam zadanie, pokoloruj ją, proszę. Mam ją pokolorować? A wiesz, że na to nie wpadłam? To jest naprawdę świetna opcja dla dzieci. Mega. Chociaż na rozluźnienie się muszę sprawdzić, czy mam w domu jakieś kredki. No, a tutaj jest ta właśnie... O, pokażę wam tylko tyle. Niespodzianka i prezent od Pawła. Więcej wam nie zdradzę. Będziecie wiedzieć, o co chodzi od 1 grudnia. O, myślę, że tak. Albo nawet troszeczkę wcześniej. Paweł, bardzo ci dziękuję za tą niespodziankę. Ależ bardzo proszę. Widzę, że moje szybkie, kosmetyczne rozdania bardzo wam się podobają, więc dzisiaj zapraszam was na kolejne. I tym razem zgarnąć będzie można granulki do kominka. Świetny zapach. Mam nadzieję, że osoba, która wygra tę paczkę kosmetyczną, to ten zapach przypadnie jej do gustu. A w ogóle takie rozwiązanie granulek do kominka to jest świetna sprawa. Zresztą ja już wam o nich wiele razy opowiadałam. Kolejny produkt to będzie pomadka do ust od marki Fresh z serii Sugar. I tutaj mam smak Mint Rush. Do tego coś pielęgnacyjnego do twarzy i mamy tutaj krem od Sephory. Krem na dzień, na noc, nawilżający, rozświetlający. I to jest ta nowa seria, bardziej naturalna z Sephory. Ale pielęgnacyjną mam tutaj również maseczkę peeling od marki E-Cooking. To jest marka, która produkuje kosmetyki naturalne, organiczne. Bardzo ciekawy skład, zobaczcie. Och. Co prawda wy teraz go dokładnie nie widzicie, ale świetne, świetne produkty, więc dorzucam jeszcze tę maseczkę peeling i coś do pielęgnacji włosów, szampon oraz balsam od marki Siberica. Tak prezentują się tym razem kosmetyki, które będzie można, jak to ja mówię, zgarnąć. A co trzeba zrobić? No, jak zwykle zasady są takie same. Trzeba obserwować mój kanał, trzeba być obserwatorem, subskrybować mój kanał tutaj na YouTubie. I trzeba zostawić komentarz. Komentarz pod tym filmem, bez znaczenia jaki to będzie komentarz, ale dzięki temu będę wiedziała, że bierzecie udział w rozdaniu. Rozdanie trwa na terenie Polski. No, trzeba mieć oczywiście ukończone 18 lat, a ja zadecyduję, do kogo poleci przesyłka właśnie z tymi kosmetykami. Bawimy się jak zawsze tydzień i wyniki ogłoszę w karcie społeczność na moim kanale. W razie gdybyście chcieli regulamin, to oczywiście można napisać do mnie na maila, wtedy wam wszystko dokładnie prześlę, ale myślę, że zasady są proste i zrozumiałe dla każdego. No, czyli co? Czekam na wasze komentarze. Szybka zmiana outfitu, makijaż poprawiony, włosy też. Powiem wam, że dzisiaj tak wieje, że nie wiem, czy moje włosy przetrzymają ten moment przejścia z samochodu do restauracji. Mam na sobie sukienkę, którą już bardzo dobrze znacie, z mojito, kożuszek karmelowy, kozaczki, nie, botki takie króciutkie z Savai. No i moja torebka Liudzio, do której idealnie zmieści mi się kamera i statyw, więc mogę jechać, uciekać i zaraz dowiecie się, gdzie będę i gdzie spędzę dzisiejszy wieczór.
Kochanie, za dzisiejszy wieczór i prezentację nowych męskich i damskich perfum. Salute. Na zdrowie. Na zdrowie. Czyli italianoim Polakom.